Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Działalność Recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia Szczegółowa procedura przyjęcia gościa do hotelu, check-in, może różnić się w każdym hotelu, zawiera jednak pewne stałe elementy obsługi gościa. Należą do nich koncentracja uwagi recepcjonisty na gościu czyli zauważenie gościa i nawiązanie z nim kontaktu wzrokowego oraz powitanie go uśmiechem i miłym tonem odpowiednio do pory dnia. Ustalenie faktów w rozmowie z gościem, czyli ustalenie, czy była dokonana rezerwacja i na jakie nazwisko, jaki będzie czas pobytu i forma. Na tym etapie należy pamiętać także o dopełnieniu obowiązku rejestracyjnego, a w jego trakcie sprawdzeniu danych w dokumencie tożsamości gościa. Kolejnym stałym elementem obsługi gościa w trakcie procedury check-in jest zapytanie o życzenia indywidualne gościa oraz poinformowanie gościa o usługach dodatkowych oferowanych przez hotel. Obowiązkiem recepcjonisty podczas procedury check-in jest również wręczenie klucza. Recepcjonista wręcza gościowi klucz lub kartę magnetyczną oraz kartę pobytu, wskazując numer pokoju oraz informując o jego położeniu i najkrótszej drodze dotarcia do pokoju. Na zakończenie procedury recepcjonista życzy gościowi przyjemnego pobytu w hotelu i miejscowości. Procedury obowiązujące pracowników podczas pobytu gości w hotelu związane są z realizacją zamówionych i zleconych usług oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa gości i ich mienia. Do najważniejszych można zaliczyć przestrzeganie zasad wydawania kluczy kart do pokoju. Za okazaniem karty pobytu natychmiastowe usuwanie kluczy z lady recepcyjnej, nie podawanie numeru pokoju gościa osobom obcym bez jego zgody. Przyjmowanie zleceń na usługi dodatkowe, udzielanie informacji, odbieranie telefonów, odbieranie i wysyłanie faksów, przekazywanie przesyłek i korespondencji adresowanych do gości. Usługa budzenia Wake Up Call zgodnie z zaleceniem gościa, na które składają się, powitanie odpowiednie do pory dnia, sprawdzenie nazwiska gościa. Podanie dokładnego czasu i ewentualnie informacji o pogodzie i temperaturze na zewnątrz, zapowiadanych prognozach. Usługa budzenia automatycznego, zawierająca powitanie i podanie aktualnej godziny. Procedura zakończenia pobytu gościa w hotelu zawiera stałe elementy związane z rozliczeniem usług, zapłatą i pożegnaniem. W zależności od formy płatności stosuje się także odpowiednie procedury przyjęcia zapłaty gotówką, kartą płatniczą, przelewem. Procedura ta obejmuje następujące elementy: zapytanie gościa, czy jest zadowolony z pobytu i usług oferowanych przez hotel, ustalenie zakresu płatnych usług, z których gość korzystał, przedstawienie do wiadomości i akceptacji wstępnego rachunku. Ustalenie rodzaju dokumentu potwierdzającego zapłatę. Potwierdzenie sposobu zapłaty. Pobranie należności zgodnie z określoną przez gościa formą. Wystawienie i wydanie gościowi dokumentu potwierdzającego zapłatę należności za pobyt i usługi. Przypomnienie gościowi o zwrocie klucza karty. Zaproponowanie możliwości skorzystania z taksówki hotelowej lub zamówionej w dowolnej korporacji. Przywołanie bagażowego, jeśli stanowisko występuje w hotelu, w celu pomocy przy bagażach gości. Pożegnanie gościa. Na zakończenie warto podziękować za wybór i skorzystanie z usług hotelu, zaprosić gościa do ponownego przyjazdu, a także życzyć mu przyjemnej i spokojnej podróży. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.